Czy mogę postawić autobus na tym? Czy... Hej wszystkim z tej strony Scream, witajcie w nowym odcinku w Robloxie. To otóż... Znaczy, to jest jednorazowy odcinek. Tak, czemu tam autobus leci? O co tu chodzi? Piłem do tej gry z tego względu, że jest tu symulator zniszczeń aut i sobie pomyślałem, że to będzie super odcinek do nagrania. Także zostawcie subika i lajka i przechodzimy zobaczyć, jak działa silnik zniszczeń w Robloxie. Weźmy najprostszą rzecz, bo tutaj można sobie respić auta jak w BeamNG, tylko tutaj się dzieje tyle. Co to jest? Czemu tam samochody latają? Czemu mi samochód już się rozpadł? Przecież w nic nie walnąłem. Ludzie respią cały czas ciężar... Cały czas ciężarówki respią na torach, bo tu jest pociąg. I pociąg w nich prosto wjeżdża. Można się dołączyć. Co się z tym pociągiem dzieje? Czy to... Przepraszam bardzo, ale czy to jest normalne, że on się tak zachowuje? Już znokautowali pociąg. Jeszcze stoi tu cała armia. Czy ci ludzie nie mają co robić z życiem i po prostu blokują pociąg, który przejeżdża za każdym razem? Nie no, cudownie! Ale te zniszczenia nawet fajnie wyglądają, co prawda nie są zbyt realistyczne. I możemy nawet przegonić ten pociąg i zwolnić tutaj i samemu go zatrzymać. Nie wiem, czemu auto mi się rozpadło. W ogóle nasza postać jest wychillowana w aucie. Czemu tu krzesło leci? Czemu ktoś Lamborghini na mnie postawił? Halo? Postawił na mnie samochód, czemu tak można w ogóle robić? Ale spróbujmy spojrzeć na tą grę normalnie, co nie? Wsiadacie w samochód, jak w BeamNG, dosłownie jak w BeamNG i jedziecie. Porównajmy to do BeamNG, rzeczywiście wjedźmy w drzewo, na przykład w drzewo. Co się stanie z autem? Okej, bardzo realistyczne. Ale dajmy Robloxowi szansę, zjedźmy na sam dół, zobaczmy co się stanie, mamy 250 mil na godzinę. To było jakieś 400 km na godzinę i nic się nie stało. Okej, a jak wyglądają zderzenia z innymi? Ej, teraz auto się całe rozpadło. To prawda. Ała. Co prawda nie wiem, jakim cudem siedzę, nadal wybuchło auto. To ludzie się rozpędzają, mają wielką prędkość i się po prostu rozwalają wszyscy o wszystkich. Jeszcze chce mnie przejechać i... Krzesło zablokowało ciężarówkę, nie? To jest Rob... To, co? Aha! Roblox. On się wywalił o jedną moją część, dosłownie. Ale zobaczmy, do jakiej prędkości możemy się rozpędzić tym samochodem. Mamy 250, 260, 300 prawie mil na godzinę. I on cały czas przyspiesza. Jest dobrze, jest dobrze, jest źle, jest źle. Co jest? Jak to szybko leciało. Jeszcze raz wsiadamy, rozpędzamy się na maksa, omijamy wszystkich, bo to może być najcięższa rzecz tutaj, szczególnie, że mamy już 300 mil na godzinę, a to jest tak chora prędkość, że wszystko może spowodować taką krzywdę u nas. A ten autobus tu stoi, zabieraj ten autobus stąd. Czemu ktoś jedzie bez auta? Czemu same koła? O co chodzi w tej grze? Dobrze, ale dajmy tej grze szansę. Co to jest? Ale to jest super! Czemu tam jest... Tam jest jakiś młotek, który cię porusza z prędkością światła. Dobrze, podoba mi się to, ale dajmy tej grze szansę. Zobaczmy... Aha, latające światło było, gdy dotknąłem to... Okej, dobra, nieważne. Nie zwracajmy na takie... Na różne rzeczy w tej grze
uwagi, weźmy sobie BMW, wsiadamy do BMW, dajmy jej szansę, tak jak powiedziałem, i wjedźmy w kogoś, zobaczmy zniszczenia. Wjedźmy w kogoś innego, albo rozjedźmy kogoś, to jest super pomysł, Screamy. On jest silnikiem teraz, czy... No czemu siedzisz mi pod maską? Jechać nie mogę! Jeszcze macha rękami! Dobra, nie wiem, czy chcę dawać tej grze szansę, ale nieważne. Przywalmy w coś, po prostu walnijmy w coś, nie w drzewo, albo walnijmy w drzewo, tylko tym razem nieco szybciej. Czy coś się sta... Nic się nie stało. Czemu koło zrobiło 360 obrót? O co tu chodzi? Tu jest zgniatarka! Okej, zgniatarka może działać! Dob! Okej, zgniatarka nie działa zbyt dobrze. Dobra, weźmy inne auto, może młotek działa dobrze. Może młotek powoduje fajne zniszczenie, no i zobaczcie wreszcie, co się stało z naszym autem, a nie... Poleciał w kosmos, także to nie ma żadnej fizyki. Autobus jest na mojej głowie. Ja mogę go podnosić, pchać jak chcę, dosłownie. Czy ja utknąłem w autobusie? Czy mogę postawić autobus na tym? Czy... Gościowi samochód rozwaliłem. Co to jest pudełko? Aha, to jest pudełko, spoko. Wytłumaczcie mi, czemu samochód mi się rozwala, gdy sobie jadę prosto. Na spokojnie, nawet teraz jechać do przodu nie mogę. Samochód mi się rozwala, a gdy walę w drzewo przodem auta, mając 130 km na godzinę, ta... Nie no, jeszcze wjechał mi w ciężarówkę, no co ty robisz? I oni są zawsze tacy uśmiechnięci. To jest przerażające. Dobra, koń Dord. Koń Dord, okej. Chyba Mustang po prostu. Dobra, ale ja muszę po prostu przejechać przez te młotki. Lecimy bez patrzenia. Bez patrzenia, co się dzieje? Przelatujemy przez wszystko. Czemu on się rozpadł, a nic mnie nie dotknęło? Dopiero ten młotek mnie dotknął. Ale już samochód mi... No teraz to na pewno nie działa. Ach, co za piękny dzień w naszym pięknym, przecudownym mieście. Musimy zatrzymać ten pociąg jakimś cudem. Zacznijmy od pudełka, weźmy pudełko, wsiądźmy do pudełka, postawmy je tutaj i ucieknijmy stąd. Okej, tam są dwa samochody, które właśnie lecą w moją stronę i zobacz. O, to się dosłownie rozpada jak pudełko. Czy mamy coś mocniejszego? Oprócz pudełka? Co to? Czy to jest ta ciężarówka z samochodami? Dobra, widzowie, to słuchajcie, bez problemu zatrzyma pociąg. Podskoczył cały od nas. Tylko, czy on nadal jedzie mimo wszystko? To mi się tak nie podoba. Jakim cudem ty jedziesz, skoro lokomotywa jest w górze? A co jakbym zatrzymał ten pociąg ciałem? Czy jest to możliwe, żeby zatrzymać pociąg ciałem? Nie jest możliwe. Czy da się tutaj żyć jak w normalnym mieście? Co te auto robi? Ale dobrze, spróbujmy tutaj żyć jak w normalnym mieście. Zobaczcie, mamy policję, która wali 360 na środku drogi i właśnie się rozbiła. Spróbujmy normalnie je... Sekundę jechałem i już się walnęli z... Halo, czy jest tu ktoś normalny? Czemu tutaj ciężarówka stoi rozwalona na środku? Zobaczmy, może ten gracz jest miły. Halo? Halo, byku? No stój, wjechałeś we mnie! Stój! Stój! Całe auto mi się rozpadło! Ja nie wiem, jakie systemy bezpieczeństwa mają te auta, ale są tragiczne. Co tu się dzieje? Czemu wszyscy latają? Czemu jest tyle aut tutaj na raz? Tu jest tyle osób, że gra tego nie wytrzymuje. Dobrze, ale nie rozpędziliśmy się tutaj jeszcze na maksa. Trzeba oczywiście unikać dosłownie wszystkich. Zobaczcie, wyprzedzamy ich jak chcemy. Czemu nas... Nasz samochód strzela jak z kałacha. Ale to nieistotne. Jedziemy. 320 mil na godzinę. Wyprzedzamy wszystkich. Zobaczcie, ogień za nami jest.
Mam nadzieję, że auto mi nie wybuchnie, bo właśnie teraz skaczemy 900 metrów. No i wychodzimy z wypadku, jakby nic się nie stało. Czy da się w ogóle doskoczyć tam? Czy to jest możliwe? Dobra, to jest super pomysł. Wziąć samochód, znaczy ciężarówkę z innymi samochodami i teraz rozpędzić się, tylko tutaj kamera się buguje. Ciężarówką mamy 200-300 km na godzinę już. Okej, to jest straszne, to jest naprawdę straszne. Lepiej nie wjeżdżać w ludzi, bo oni są serio... To nie miało prawa tak się stać. Przecież ten człowiek poleciał tak daleko, że ja mu współczuję. Ale dobrze, rozpędźmy się jeszcze raz, proszę, nie wjeżdżajcie we mnie. Nie wjeżdżajcie we mnie i będzie super. Będzie wszystko super, jakbym jechał na kołach, a nie wpadał do rzeki. Ale to fajnie wyglądało. Oczywiście ciężarówka działa i potrafi jeździć pod wodą, nie? Dobra, może autobusem nam się uda, tylko tu jest tyle przeszkód. Co to jest za wielki samochód? Trzeba serio uważać na te przeszkody. To jest przerażające, jak my szybko jedziemy i autobus oczywiście musiał się... Bokiem Lambo minęliśmy, nie? Ale drodzy widzowie, to wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, to zostawcie subika i lajka. Piszcie, co myślicie o tej grze. I ja wam dziękuję za oglądanie i... Pa. Właśnie wpadłem w drzewo mając 500 km na godzinę i co się stało? Nic się nie stało! Auto się wywali albo ktoś mnie popchnie. Całe auto się niszczy. Pa.